Centrum Językowe Ekspert zaprasza na kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Angielski, niemiecki, hiszpański i francuski. Przyjdź, zobacz, zapisz się. Nysa, rynek 36B. Centrum Językowe Ekspert. Jakość w nauczaniu. Jest niedziela, 27 sierpnia, Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na wiadomości regionalnej telewizji Opolskie. A w wiadomościach zobaczymy. Sinica udusiła tysiące ryb. Znaczy, no czekamy na wyniki wiosi, no najprawdopodobniej to była przydłuka na Niesi Płockiej spowodowana puszczeniem sinic mocnym, po prostu zakwitem sinic na zbiorniku wodnym. Nowy dyrektor Nyskiego Domu Kultury to aktor z Opola. Kosztowna dyskrecja burmistrza Kolbiarza. I warunkiem sukcesu dla mnie było to, że wyobrażona przez gminę. W olbrzymiej dyskrecji. Do momentu pojawienia się hasła centrum mandatowe prace trwały co najmniej pół roku. To były prace kuluarowe, niezwykle na dyskretnym poziomie. Setki kilogramów śniętych ryb na jeziorze Nyskim i rzece. Powodem przyduchy, czyli masowego śnięcia ryb, był niefortunny zbieg kilku czynników. Sinice nagromadzone i gnijące przy budowli zrzutowej jeziora Otmuchowskiego w wyniku zrzutu wody wpłynęły do rzeki. Ryby na sporym odcinku po prostu nie miały czym oddychać. Znaczy, no czekamy na wyniki wiosi, no najprawdopodobniej to była przyducha na Niesi Płockiej spowodowana puszczeniem sinic mocnym, po prostu zakwitem sinic na zbiorniku wodnym. Przy małej ilości przepływu wody tlen spadł i ryby zmył. Ale to na razie są wszystko przepuszczenia, które jeszcze muszą być zweryfikowane. Ichtiolog Adam Podgórny z Polskiego Związku Wędkarskiego powiedział, że na szczegółową analizę przyczyn tego zjawiska trzeba będzie jeszcze poczekać, ale ze wstępnych ustaleń wynika, że spora ilość sinic nagromadzona przy budowli zrzutowej jeziora Otmuchowskiego spłynęła gwałtownie rzeką, wypełniając ją właściwie nie wodą, lecz galaretowatą mazią. Na budowli zrzutowej zgromadziła się duża ilość sinic. W momencie małej ilości, jak była woda przepuszczana, została jakby najprawdopodobniej pociągnięte te sinice, które już gniły i woda była, no praktycznie nie była wodą, tylko była tymi sinicami. W czymś takim ryby nie mogły oddychać. Wstępnie oszacowano, że doszło do śnięcia przynajmniej kilkuset kilogramów ryb. To są masowe śnięcia już, tak, to są naprawdę bardzo duże ilości. Setki kilogramów. Na pewnym odcinku rzeki od Tamy Otmuchowskiej do jeziora Nyskiego mogło dojść nawet do całkowitego zaniku rybiej populacji. Akcja oczyszczania akwenu jeziora, do którego wpłynęły z prądem śnięte ryby, zakończyła się w piątek do południa. Tak, płynęliśmy wczoraj i przedwczoraj w korycie rzeki i w dniu przedwczorajszym, dwa dni temu, było sporo ryb małych, malutkich. Wczoraj było już bardzo dużo ryb, dużych, większych. Były to różne ryby, były to i sumy małe, i leszcze, sandacze, szczupaki, wszystko. Ile tego mogło być, ile w kilogramach? Trudno to, przepraszam, trudno ocenić, ile kilogramów tego, bo było tego sporo, bo to przy brzegu mnóstwo tych ryb było. Po godzinie 18 w piątek, kiedy nasz operator popłynął łodzią policyjną w miejsce największej koncentracji ryb, nie było już śladu po zdarzeniu. Po dłuższym poszukiwaniu udało się znaleźć jedną śniętą rybę średniej wielkości. To znak, że oczyszczanie było bardzo skuteczne. To, czego nie udało się wyjąć z wody ludziom, dokończyły ptaki, które jako jedyne miały z tego korzyść w postaci darmowego żerowiska.
Sinic w jeziorze ani śladu. Jednak rzeka wpływająca do jeziora Nyskiego nie ma dużej szerokości i tam koncentracja gnijących glonów okazała się śmiertelnym zagrożeniem dla ryb. Jezioro o zachodzie słońca wygląda szczególnie atrakcyjnie. Tym bardziej, że to już prawie koniec wakacji. Więc jeśli ktoś nie nacieszył się jeszcze wodą tego lata, to chyba ostatni dzwonek, by to zrobić. Ubezpieczenia Polonia. Znajdziesz nas przy ulicy Piastowskiej w Nysie obok Lombardu. Wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Zawsze znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę spośród istniejących na rynku. Przyjdź, powiedz czego potrzebujesz i resztę pozostaw nam. Polonia, ulica Piastowska. Najlepsze ubezpieczenia w mieście. Nowy dyrektor Nyskiego Domu Kultury, Marek Kędzierski, to także aktor i także jest spoza Nysy. Czyżby hasło Nysa to ludzie zmieniono na Nysa to ludzie z Opola i Warszawy, pytają retorycznie internauci. 1 września będzie pan Marek Kędzierski. Ujął mnie swoją wizją pracy Domu Kultury. Myślę, że w związku ze swoim bogatym doświadczeniem i scenicznym, i menadżerskim jest optymalną osobą. To już drugi kandydat związany z teatrem, którego wizja funkcjonowania Domu Kultury ujęła burmistrza Kordiana Kolbiarza. Pani Marta Klubowicz mnie osobiście ujęła tym, że marzy o tym i doprowadzi do tego taką nadzieję, aby w Nysie powrócić do idei teatru z funkcją Domu Kultury. Teatr mój widzę ogromny. Nie, teatr mój widzę skromny, ale pożyteczny. Żadnych zajęć nie zniszczyłam, niczego nie odwołałam, wszystko zostaje jak jest poza mną. Nie, pani dyrektor, nie wszystko zostaje jak jest. A 15 się nie dostanie, będzie 16, no to jak ja mam go dać do teatru? A ja nie. Emocje wokół Domu Kultury są tak ogromne, że moim zdaniem ktokolwiek by tutaj był z Nysy, pewnie byłby narażony dalej na różnego rodzaju ataki czy plotki posądzenia. Natomiast człowiek z zewnątrz jest mieszkańcem Opola, natomiast pracował w wielu miejscach. Ostatnio w stolicy, teraz CV ma kilkanaście stron. Menadżer kultury zacznie działać od 1 września. Czy będzie to Teatr Nysa wersja 2.0? Naczelnik Wydziału Kultury Elwira Ślimak mówi, że Kolbiarz nigdy nie odszedł od tej koncepcji. Jednak nie chce się wypowiadać za burmistrza. Konferencja prasowa z nowym dyrektorem przygotowywana jest na 4 lub 5 września. Burmistrz powiedział także dziennikarzowi Radia Opole, że emocje wokół Domu Kultury są tak ogromne, iż dobrze, że nowym dyrektorem będzie osoba z zewnątrz. Na stanowisko już tradycyjnie nie ogłoszono konkursu. Jednak internauci odczytują to nieco inaczej. Burmistrz wierzy w sukces kandydatów spoza Nysy. Czyżby uważał, że nasze miasto jest już całkiem jałowe i lokalnymi sprawami pokierują lepiej ludzie z zewnątrz? Czy to sygnał do tego, żeby już wszyscy aktywni i wykształceni nysianie wyjechali z miasta? Ta decyzja stawia pod znakiem zapytania hasło Nysa to ludzie. Chyba, że dopiszemy do niego Nysa to ludzie z Warszawy i z Opola. Pyta retorycznie anonimowy internauta. Na imię mam Marta, nazywam się Klubowicz, jestem z zawodu aktorką. Czy nowy dyrektor NDK będzie musiał zasłużyć sobie na swój film z cyklu Nysa to ludzie, czy dostanie go w formie zaliczki, jak to było z Martą Klubowicz, okaże się już wkrótce. Bezpłatne usługi projektowe. Skorzystaj z profesjonalnej porady. Castorama Nysa zaprasza. W
polityce, jak w miłości, często koszty się nie liczą. Ważne jest wyłącznie to, by zdobyć kobietę lub głosy wyborców. Wolno naginać rzeczywistość, kombinować i faulować, byleby tylko nie dopuścić konkurenta do gry. Te techniki przypominają argumenty polityków, którymi próbują nas przekonać, że postępują słusznie. Jednak co począć, gdy burmistrz i starosta wzajemnie sobie przeczą? O tym w materiale. Chodzi o centrum mandatowe. Nikt nie ma tu wątpliwości, że agenda rządowa w Nysie, mająca docelowo zatrudniać 150 osób, to sukces całego miasta. Bardzo ciężka praca wielu osób w kuluarach spowodowała, że to centrum jest w Nysie, w Nysie. Duży sukces. Myślę, że ściągnięcie do Nys instytucji rządowej to jest wielkie wydarzenie. To się nie zdarzało przez ostatnie kilkadziesiąt lat, a to nagle jest. I są to dobre miejsca pracy, to czego potrzebujemy najbardziej. Nikt także nie ma wątpliwości, że budynek należało wyremontować i przekazać na rzecz Skarbu Państwa, by trafił do odpowiedniego ministerstwa. Różnica zdań dotyczy sposobu przekazania budynku na rzecz ministerstwa, bowiem gdyby remontu i przekazania budynku dokonało starostwo powiatowe, Skarb Państwa zgodnie z przepisami w ramach rekompensaty oddałby staroście swoją nieruchomość o podobnej wartości. W takich przypadkach starosta wycenia swój majątek, wojewoda, patrz starosta, bo działa w imieniu Skarbu Państwa tutaj na terenie powiatu, ma w dyspozycji też pewne nieruchomości, też je wycenia i następuje zamiana. I tam nie ma ekwiwalentności, to może być, kwoty mogą być podobne, zbliżone, nie muszą być takie złotówka za złotówkę, ale musi być majątek za majątek. Z tym zgadza się także burmistrz. Teraz możemy mówić o wielu sytuacjach, które mogły się zdarzyć, a się nie zdarzyły. Przyjęto tą drogę taką okrężną przez gminę. Dla starosty ważne były miejsca pracy w tym momencie, 100 miejsc pracy i tutaj przyjąłem tą formułę, pan burmistrz pilotował tą sprawę. W przypadku, gdy ministerstwu budynek przekazuje gmina, odszkodowanie się nie należy. Dlaczego? Bo powiaty i gminy są inaczej umocowane prawnie względem Skarbu Państwa. I takie u nas przypadki były, kiedy starosta w imieniu Skarbu Państwa zamieniał się tutaj też powiat, wojewoda, czy to przy konieczności budowy obwodnic, grunty, to myśmy wtedy pozyskiwali tereny od pana wojewody. Materia może wydawać się skomplikowana, jednak jest dość prosta do wytłumaczenia. Otóż w przypadku, gdy starostwo powiatowe przekazuje nieruchomość na rzecz ministerstwa, Skarb Państwa zgodnie z przepisami prawa zwraca powiatowi inną nieruchomość o podobnej wartości. To dlatego, że powiat reprezentuje Skarb Państwa na swoim terenie. Jednak jeżeli gmina przekaże nieruchomość na rzecz ministerstwa, odszkodowanie w formie innej nieruchomości, na przykład ziemi pod inwestycję, którą miasto mogłoby potem sprzedać inwestorowi, się nie należy. W naszym przypadku było tak. Miasto dokonało handlu wymiennego ze starostą, dostało budynek na Moniuszki, a oddało plac Paderewskiego. Wartość budynku na ulicy Moniuszki przed remontem to około 4,5 miliona złotych. Wartość placu była podobna. Przekazaliśmy gminie budynki na Moniuszki. W zamian za to pan burmistrz przekazał nam na własność tereny plac Paderewskiego, bo niewątpliwie ten budynek nasz był wart około 4,5 miliona złotych. Następnie gmina wydała ponad milion złotych na remont budynku zgodnie z wymaganiami ministerstwa. Około miliona złotych. Potem wyremontowany budynek przekazała na rzecz Skarbu Państwa, pozbywając się majątku o wartości około 5,5 miliona złotych. Gdyby budynek został wyremontowany przez starostwo, powiat otrzymałby jako odszkodowanie nieruchomość o podobnej wartości od Skarbu Państwa. To tak, jakby dostać dotację z ministerstwa. Tak jak mówię, gdybyśmy wyremontowali, to dołożylibyśmy tą kwotę do wartości majątku i zażądalibyśmy od ministra pieniążków w tej wysokości. Burmistrz zdecydował jednak inaczej, ale dlaczego? I warunkiem sukcesu dla mnie było to, że poprowadzona przez gminę. W olbrzymiej dyskrecji. Do momentu pojawienia się hasła centrum mandatowe prace trwały co najmniej pół roku. To były prace kuluarowe, niezwykle na dyskretnym poziomie.
i gwarancją sukcesu była właśnie dyskrecja. Kosztowna dyskrecja burmistrza, tak można by nazwać tę decyzję Kordiana Kolbiarza. Ale czy rzeczywiście negocjacje były prowadzone w warunkach bezwzględnej dyskrecji? To znaczy, szanowni państwo, w Nysie powstanie co najmniej 100 nowych miejsc pracy. To jest naprawdę wyjątkowe wydarzenie, centrum mandatowe, czyli agenda rządowa, zamiejscowa część agendy rządowej będzie w Nysie. To oczywiście będzie co najmniej 100 miejsc pracy i to będzie proces. Natomiast na szczegóły jeszcze musimy chwilę poczekać, ale nie mam żadnej wątpliwości, że to jest i tak bardzo ważne wydarzenie, bo rzadko mam okazję, aby ogłaszać w ogóle w jakimkolwiek miejscu w regionie, że powstaje co najmniej 100 miejsc pracy. Współpraca burmistrza Kolbiarza z wiceministrem Patrykiem Jakim trwa od dłuższego czasu. Obecność Pawła Stępkowskiego, mimo że nie ma nic wspólnego z centrum mandatowym, też nie jest tu przypadkowa. To element politycznej układanki. Podobnie jak nominacja Edyty Pejkert na stanowisko prezesa AKFY. Po prostu nie pasowało, by przy tym stole zasiadał starosta z PSL-u. No niestety nie było woli ze strony, tutaj ministra właściwego, bo... Burmistrz mówił o centrum mandatowym na długo przed jego powstaniem. Poza tym zmiany własnościowe pomiędzy gminą a starostwem to ostatni etap tego procesu. Działy się, kiedy media były pełne informacji o planowanej lokalizacji centrum mandatowego. Zapytaliśmy, czy burmistrz obawiał się, że starosta jest, dajmy na to, z wrogiej opcji politycznej i nie sprzyjałby powstaniu centrum. Czy uważa pan, że starosta byłby niedyskretny? Nie chodzi o starostę, chodzi o sam przekaz medialny, bo ruch starosty wymagał już upublicznienia tej informacji, czyli tu musiałby starosta powiedzieć głośno, że jest taka sytuacja i musi iść w tym kierunku i w tym momencie pojawia się temat centrum notowego o wiele, wiele wcześniej niż się pojawił. I dalibyśmy tym samym czas innym miastom z Opolszczyzny głównie, które bardzo mocno chciały mieć to centrum u siebie. Starosta potwierdził, że liczą się miejsca pracy i to także jest najważniejsze dla naszego powiatu. Dla starosty ważne były miejsca pracy w tym momencie. Zatem czy chodziło wyłącznie o to, kto będzie przecinał przysłowiową wstęgę? Ale wstęgę przecinano już kilkanaście razy, pewnie jeszcze kilkanaście razy mnie przecięto, nie chodzi o wstęgę. Ja nie jestem daleki od przecinania wstęgi. Na placu Paderewskiego powstanie podziemny parking, który ma wybudować starostwo. Na 120 samochodów to będzie parking ogólnodostępny i dla klientów szpitala, i też dla pracowników. Na powierzchni mają pojawić się urządzenia rekreacyjne, które postawi gmina w ramach realizowanego projektu. By to zrobić, teraz burmistrz musi prosić starostę o użyczenie placu, bo teren nie jest już własnością miasta. A pozostała część parku jako własność powiatu została wydzierżawiona gminie pod projekt park taki ogólnodostępny, ale właścicielem jest starosta. Teraz tam będzie remont robiony przez gminę, bo mamy użyczenie tego placu. Wszystko co w Nysie zostaje w Nysie. Centrum mandatowe to niewątpliwy sukces, który jednak kosztował nyskich podatników ponad 5 milionów złotych. Co można było kupić za takie pieniądze? Na przykład kilka nowych autobusów lub urządzeń medycznych, które poprawiłyby jakość opieki zdrowotnej w regionie. Jednak tak jak w miłości, w polityce przychylność wyborców bywa ważniejsza niż zdrowy rozsądek. Przedstawiamy nowego Forda Fiestę już od 374 zł miesięcznie w Ford Multiopcje. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77-409-1250. www.bustan.pl. A w wiadomościach jeszcze przed nami. Komendant Policji wersja 4.0. Tydzień pozytywnych inicjatyw. Myślę, że bardzo potrzebne są takie spotkania, bo są na nich poruszane tematy zwykłych ludzi. I tacy ludzie, którzy w ogóle nie wiedzą, po co może my tutaj jesteśmy, przez te proste sytuacje innych ludzi mogą się dowiedzieć, po co jesteśmy tutaj i mogą poznać Boga przez to.
komendant wojewódzki policji nie może się zdecydować, kto będzie kierował Nyską komendą. Zbigniew Hazik pełnił obowiązki powiatowego komendanta policji w Nysie tylko przez 2 dni. Od 23 sierpnia pełniącym obowiązki komendanta powiatowego jest komisarz Adam Bielecki, dotychczasowy zastępca komendanta powiatowego z Brzegu. Komendant wojewódzki policji najwyraźniej nie może się zdecydować, kto ma kierować Nyską komendą. To już trzecia kolejna przymiarka po tym, jak 2 lipca bieżącego roku komendant wojewódzki odwołał ze stanowiska Piotra Smolenia. Po 2 lipca pełnili obowiązki kolejno Dariusz Dregan z Paczkowskiego Komisariatu do 19 sierpnia i podinspektor Zbigniew Hazik do 22 sierpnia. Obecnie to jest od 23 sierpnia pełniącym obowiązki komendanta powiatowego policji w Nysie jest komisarz Adam Bielecki, dotychczasowy zastępca komendanta z Brzegu. Ciekawostką jest to, że odwołany komendant Piotr Smoleń odzyskał najwyraźniej względy województwa i trafił do Namysłowa jako pełniący obowiązki komendanta powiatowego. Obowiązki swoje przejął 16 sierpnia bieżącego roku. Artykuły szkolne, szeroki asortyment opakowań. Artykuły dekoracyjne i papiernicze, produkty AGD, hurtownia wielobranżowa Metro, Nysa, ulica Mickiewicza 26. Zapraszamy. Tydzień pozytywnych inicjatyw to kolejny już raz tydzień zabawy, koncertów i słowa o Bogu, który dla uczestników jest numerem 1. Bardzo dobrze. Tutaj młodzi wśród zabaw, konkursów i koncertów znajdują czas na rozważania i prelekcje. Tematem jednej z nich jest samoakceptacja, jakże ważna, szczególnie dla młodych ludzi. Najbardziej dotykają ludzi te rzeczy, które jakby dotyczą nas samych i to było coś z mojego serca do serca innych ludzi i chciałam być tym wszystkim autentyczna i szczera. I temat brzmiał: daj sobie lajka, jak zaakceptować swoje krzywe zęby, nogi, jak zaakceptować swój krzywy nos i było właśnie o tym, jak zaakceptować to, że nie jesteśmy idealni. Jak zaakceptować krzywy nos? Przede wszystkim nabrać dystansu do siebie. Ja na przykład śmieję się ze swojego krzywego nosa. Lubię się śmiać, lubię przebywać z ludźmi, ludzie lubią mnie i to gdzieś sprawia, że moje poczucie wartości jest wyższe. I dzięki temu mogę się sama czuć dobrze ze sobą. Młodzi mówią, że życie wieczne zaczyna się tu i teraz. Bóg chce naszego szczęścia, po to nas stworzył, żebyśmy mogli być szczęśliwi tutaj na ziemi. Oczywiście jakby naszym celem jest życie wieczne, życie tam, ale co jest bardzo ciekawe, to, że w Biblii jest napisane, że życie wieczne już tutaj się teraz zaczyna i oczywiście jakby najważniejszy jest Bóg, relacja z Nim, ale właśnie wierzę, że w Jego miłości, w tym kim On jest, możemy znaleźć wartość i tożsamość. Co jest ważne podczas tego typu spotkań dla samej młodzieży? Myślę, że bardzo potrzebne są takie spotkania, bo są na nich poruszane tematy zwykłych ludzi i tacy ludzie, którzy w ogóle nie wiedzą, po co może my tutaj jesteśmy, przez te proste sytuacje innych ludzi mogą się dowiedzieć, po co jesteśmy tutaj i mogą poznać Boga przez to. Na co dzień tego się nie słyszy, takich dobrych, ciepłych słów, tylko raczej takie obraźliwe i takie słowa, które są, jakby to powiedzieć, które są niemiłe, o. Że ludzie odzyskują trochę wiarę w siebie i trochę się podbudowują i tą swoją podbudową dzielą się z innymi. To już kolejny pozytywny tydzień, oby było ich w roku jak najwięcej, nawet jeśli nie jesteśmy uczestnikami tego sympatycznego pikniku. A reszta też może machać? Proszę pomachać. Dziękuję bardzo.
Ubezpieczenia Polonia. Znajdziesz nas przy ulicy Piastowskiej w Nysie obok Lombardu. Wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Zawsze znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę spośród istniejących na rynku. Przyjdź, powiedz czego potrzebujesz i resztę pozostaw nam. Polonia, ulica Piastowska. Najlepsze ubezpieczenia w mieście. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie Wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskie zapraszam już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.